Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na kryptonowinkach. No i do porannej kawy będziecie mieli garść najświeższych informacji ze świata krypto. Ale tutaj zanim przejdziemy do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, będzie tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych i tak też powinno być traktowane. Dobra, na tę prawną mamy za sobą, więc przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 29 350 dolarów i 99 centów po spadku o 2,52% w ostatnich 24 godzinach. Cena Ethera wynosi 1987 dolarów i 20 centów po spadku o 1,97% w ostatnich 24 godzinach. Wczoraj tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, ale mamy taką historyczną chwilę. Tutaj tworzymy historię albo jesteśmy świadkami historii, no bo na wykresie Bitcoina mamy po raz pierwszy w historii 8 tygodniowych świec spadkowych. Tak, tu widzimy, mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma świeca. No i teraz zaczęła się kolejna, tutaj dziewiąta. No i na razie widzimy, że jest na czerwono. No ale ciekawe, jak to się skończy. W przyszły poniedziałek będziemy wiedzieli, czy będzie dziewiąta świeca spadkowa, czy może w ciągu tego tygodnia tutaj trend się odwróci i zakończymy ten tydzień zieloną świecą po tym długim trendzie tej spadkowym, także zobaczymy, jak to będzie. Indeks Fear and Greed wynosi 12 punktów, wczoraj wyniósł 10, czyli wzrósł o 2 punkty procentowe. Trochę to dziwne zachowanie, bo jeżeli nastąpiły spadki, no to można by było oczekiwać, że ten indeks jeszcze spadnie, a tutaj wzrósł o 2 punkty. No ale będziemy śledzić, jak to będzie się dalej zachowywał. Dobra, teraz przejdziemy już do tutaj newsów. No i mamy wypowiedź Christine Lagarde, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, która określiła kryptowaluty jako bezwartościowe. Tutaj była gościem w programie College Tour i ona ostrzegła, że kryptowaluty są bezwartościowe i powinny być w pełni uregulowane. I była to odpowiedź na historię studenta z widowni, który stracił 7000 euro na Cardano. Jeżeli chodzi o regulacje w świecie krypto, to ja nagram odcinek, o którym też powiem o tych regulacjach i prawdopodobnie on ukaże się w przyszły czwartek i myślę, że to będzie bardzo ważny albo może być nawet najważniejszy filmik taki, jeżeli chodzi o tutaj świat krypto. Dobra, co tu jeszcze ta Christine Lagarde powiedziała? No powiedziała, że martwi się o inwestorów i tutaj też podała przykład, że jej syn spekulował na kryptowalutach, ale poniósł sromotną porażkę. Tutaj trzeba wziąć również pod uwagę to, że ona była negatywnie nastawiona do Bitcoina i kryptowalut już w momencie, kiedy obejmowało stanowisko prezesa tutaj Europejskiego Banku Centralnego. I to, co najważniejsze, to zawsze, jeżeli tutaj takie osoby się wypowiadają, to musicie zwrócić uwagę, jakie one mogą mieć interesy właśnie, żeby tutaj tak mówić. No i tutaj widzimy, dochodzimy do sedna sprawy. I tutaj prezes Europejskiego Banku Centralnego nazwała cyfrowe euro bezpieczniejszą alternatywną dla kryptowalut. Czyli jej zadaniem jest wprowadzenie cyfrowego euro, a kryptowaluty są, powiedzmy, największym konkurentem, tak, gdzie ludzie mogą się przenosić do kryptowalut. Także tutaj widzimy, że no, można kryptowaluty zdeprecjonować, a powiedzieć, że powinno się korzystać z cyfrowego euro. Tutaj kolejny mamy wypowiedź Bill Gates, tym razem kryptowaluty nie wnoszą nic nowego do społeczeństwa. Uważa on, że kryptowaluty nie mają żadnych wartości,
Ale tutaj, jeżeli został zapytany o metavers, no to jeżeli chodzi o metavers, to ma całkowicie inne podejście, bo on uważa, że za 2-3 lata wszystkie spotkania biurowe będą odbywać się w wirtualnym świecie. Ludzie będą korzystać ze swoich awatarów tutaj w przestrzeni 3D. No i uważa, że to się właśnie przeniesie do tego świata metaversu, także tutaj ma inną opinię. Kolejna wypowiedź, tutaj mamy założyciel Doge mówi, że 95% kryptowalut to skamy, a Elon Musk na to reaguje. No i mówi, że tutaj Dogecoin, gdzie to jest? A jest tutaj, że, no, że Dogecoin ma potencjał, aby stać się formą płatności na całym świecie. Dobra, czyli tutaj taka wymiana uprzejmości między panami, ale słuchajcie, zauważcie, że czasowo się czasami, znaczy nie czasami, tylko często się zbiega tak, że jest nagromadzenie negatywnych informacji, negatywnych wypowiedzi o kryptowalutach w danym czasie. No i tak się jakoś dziwnie składa, że akurat kiedy mamy spadki, to są takie negatywne wiadomości, a jest też czas, gdzie większość wiadomości, które się pojawią, są wiadomościami pozytywnymi. No i wtedy jakby przypadkiem są wzrosty, tak? Także zwróćcie też na to uwagę. A tutaj analityk, który przewidział krach z 2021 roku, przedstawia nową prognozę. No i tutaj widzimy, że on przewidział dno dla Bitcoina, które stwierdził, że w 2021 roku, że będzie się ono znajdowało w okolicach 29 tysięcy dolarów. No i jak do tej pory miał rację, a w tej chwili tutaj prognozuje, że spadek teraz, który jest, zakończy się tutaj w okolicach poziomu Fibonacciego na 0,382, a po tym nastąpi ruch boczny przez pewien czas i później nastąpi trend wzrostowy, który spowoduje, że nowy rekord trzech czasów osiągniemy pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku. No i z jego analizy wynika również, że w tym cyklu możemy osiągnąć poziom 200 tysięcy dolarów, czy też zbliżyć się do niego. W tym miesiącu liczba rejestracji w usłudze nazw domenowych Ethereum osiągnęła rekordowy poziom. No i tutaj oni piszą, że właśnie w maju tutaj nastąpiła rekordowa ilość rejestracji tych domen. No i tutaj ze względu właśnie na cenę gazu na Ethereum, bo jak podają, ceny gazu na sieci Ethereum odgrywają ogromną rolę w nowych rejestracjach. No ja się nie dziwię, bo sami wiecie, że ceny gazu na Ethereum potrafią wyskoczyć czasami na takie poziomy, że no znacznie one przewyższają rejestrację takich domen, no to nic dziwnego, że właśnie cena gazu ma duży wpływ na rejestrację tych domen. No i tutaj Bitcoin, to o czym mówiłem, Bitcoin pierwszy raz w historii zamknął ósmą świecę tygodniową, tak, niedźwiedzią, czyli spadkową, no ale tu nie będę o tym się powtarzał, tak, bo już o tym Wam mówiłem i pokazywałem na wykresie. Tutaj kolejna ciekawa informacja właśnie ze Stanów Zjednoczonych, że 13% Amerykanów, którzy nie mają dostępu do bankowości, używało kryptowalut do płatności i przesyłania. Tutaj tak zostało stwierdzone na podstawie ankiety, czy też badania, które przeprowadził Fed. No i tutaj mamy podział, że osoby, które nie mają konta bankowego, to 6% z nich nie używało kryptowalut, 1% używał kryptowalut do inwestycji i 13% tutaj używało do przeprowadzania transakcji. Jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają kart kredytowych, no to
17% z nich nie używało kryptowalut, 7% używało kryptowalut do celów inwestycyjnych, a 27% tutaj do transakcji i płatności. Jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają oszczędności emerytalnych, no to 27% z nich nie używało kryptowalut, 11% używało kryptowalut tylko do celów inwestycyjnych, a 29% tutaj przeprowadzało transakcje za pomocą kryptowalut. Dobra, tutaj mamy teraz wypowiedź jakby opozycyjną do właśnie tych wypowiedzi, które przytaczałem na początku, czyli Christine Lagarde i Billa Gatesa, tak, którzy oni twierdzą, że kryptowaluty są tutaj bezwartościowe czy ryzykowne. Natomiast senator Ted Cruz chce, żeby Teksas był oazą na ziemi dla bitcoina i kryptowalut. Kolejna informacja jest taka, że przecena na rynku kryptowalut ma kolejne ofiary, no i Vitalik Buterin nie jest już miliarderem. No i tutaj współzałożyciel Ethereum ujawnił w mediach społecznościowych, że nie jest już miliarderem. No, po tym jak kurs Ethera spadł z 4800 dolarów do wartości w okolicach 2000 dolarów. No i tutaj przypominamy, że Vitalik Buterin w 2014 roku założył sieć Ethereum z wiodącą kryptowalutą Ether, która jest drugą pod względem kapitalizacji rynkowej za Bitcoinem oczywiście. No i mamy kolejną informację tutaj, tak, znowu dlatego, że opozycyjną do tych, że kryptowalut są bezwartościowe. Widzimy, że luksusowy dom mody Balenciaga tak akceptuje płatności w Bitcoinie i w Etherze. Także tutaj właśnie francuska marka tak mody Balenciaga będzie, czy już akceptuje właśnie płatności w Bitcoinie i w Etherze. No i tutaj mamy ostatnią wiadomość, dosyć ciekawą, że kobieta otrzymała karę 5 lat więzienia po tym, jak ukradła krypto o wartości 87 tysięcy dolarów. Tutaj korzystając z aplikacji, czekajcie, aha, tutaj kobieta spotkała się z mężczyzną, chyba tutaj umówiła się poprzez aplikację randkową i ukradła z jego telefonu właśnie kryptowaluty o wartości 87 tysięcy dolarów. No i tutaj dziwnym trafem mamy Południową Koreę, coś ostatnio ta Południowa Korea tutaj na rynku kryptowalut no wiedzie prym, jeżeli chodzi o takie negatywne wiadomości. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.